Witamy w dodatku sportowym, w którym przedstawimy Wam sportowe życie dwunastki. Pierwsze półrocze roku szkolnego 2015-2016 obfitowało w wiele sukcesów naszych uczniów, którzy reprezentowali naszą szkołę w wielu dyscyplinach na wszystkich szczeblach rywalizacji sportowej we Wrocławiu. Września na wrocławskim Morskim Oku odbyły się Mistrzostwa Wrocławia w sztafetowych biegach przełajowych. Reprezentacja dziewcząt zajęła trzecie miejsce w składzie. Joanna Adamska, 3D, Oliwia Twardowska, 3D, Nella Tomaszewicz, 3F, Aleksandra Haruba, 2A, Jagoda Kosak, 2G, Anna Holaczuk, 1G, Hanna Zięba, 1G, Natalia Chrzanowska, 1F, Adrianna Zielińska, 1F, Anna Wojciechowska, 1A, Julia Chrebecka, 1A oraz Nina Oszczanowska, 1A. A jak poszło naszym panom? Zajęli 8 miejsce. Jan Zalewski, 1F. Andrzej Rządkowski, 3C. Mateusz Jama, 2A. Michał Wilkosz, 2G. Bartosz Niedźwieś, 2G. Paweł Salamon, 2H. Marcin Kalla, 1E. Łukasz Krawczykowski, 1E. Łukasz Popowicz, 1E. Oraz Dariusz Postument, 1G. Sportowo działamy też w samej szkole. Niedawno odbyły się zawody w ping-ponga. Wśród dziewcząt pierwsze miejsce zajęła Maria Gołecka z klasy 2B. Drugie Jagoda Bajkowska z 3C, a trzecie Natalia Wójcik z 2A. Wśród chłopców złotym medalem pochwalić się może Dominik Figura z 1E, srebrnym Józef Mianowski z 2H, a brązowym Arkadiusz Żeglicki z 1G. Dwunastka za sprawą naszych wspaniałych WF-istów może pochwalić się także świetnymi wynikami w piłce siatkowej. Nasze uczennice 30 listopada 2015 roku zakończyły rozgrywki Mistrzostw Wrocławia w piłce siatkowej, rozegranych w ramach licealiady na trzecim miejscu. Do gablot szkolnych trofeów trafiło kolejne osiągnięcie, które zawdzięczamy następującemu składowi. Skład reprezentacji dziewcząt. Katarzyna Kulon, 3E. Joanna Grunwald, 3E. Agnieszka Juszczak, 3E. Kamila Kerstan, 3C. Kamila Werat, 3C. Sara Gruszczyńska, 2B. Anna Sojka, 2G. Aleksandra Borecka, 2G. Oraz kontuzjowana Klaudia Bereziuk, 3H. Nasza męska reprezentacja 27 listopada w rozgrywkach zyskała równie wysokie 5. miejsce. Szkołę reprezentowali Michał Peszko, 3H. Aleksander Kłoczko, 3H. Maciej Łuczyk, 3B. Krzysztof Zarankiewicz, 3B. Arkadiusz Wąsiel, 3B. Janek Lęczuk, 3E. Jakub Wąsiel, 1G. Jędrzej Rajewski, 3F. Marcin Meisinger, 3E. Maciej Malinowski, 3E. Jacek Kulpa, 1E. Oraz Bartosz Kubik, 3H. Sport naszego WF-isty, profesora Mariana Czajkowskiego, nie mógł zostać w naszym zestawieniu pominięty.
Dnia 8 stycznia w naszej szkole odbył się kolejny etap licealiady chłopców w piłkę koszykową. Był to finał strefy A. Do naszej szkoły przyjechały zespoły z liceum numer 15 i liceum numer 6. Zobaczmy, jaka atmosfera panowała wśród zawodników przed rozgrywkami. Jaka atmosfera przed meczem? Atmosfera przed meczem jest pozytywna. Mamy tutaj dwie bardzo dobrze radzące sobie w koszykówkę szkoły. Ale my również pokażemy, że my mamy power na dziś, że nie położymy się przed nimi, tylko będziemy walczyć. No i najlepszym scenariuszem będą dwa zwycięstwa. Mam nadzieję, że uda się osiągnąć. Jeśli nie dwa, no to przynajmniej jedno i zająć to zaszczytne drugie miejsce. Już powiedz mi, jak samopoczucie przed meczem? Samopoczucie bardzo dobre. Tutaj właśnie z kolegami z zespołu oglądamy dwie drużyny, żeby zobaczyć, jak nam pójdzie i no, widzimy, że na pewno jakoś ich przyciśniemy. Obu. A kto jest faworytem dzisiejszych spotkań? Na pewno 12. Nikt inny być nie może. A jakie relacje łączą was w drużynie? Jak się dogadujecie? Za pomocą przekazu słownego, za pomocą słów. Porozmawiamy ze sobą i tak przekazujemy informacje. Tutaj nie ma o czym rozmawiać. Czasem jakaś gestykulacja, ale głównie relacje są bardzo dobre. Szczególnie naszym spoiwem jest Mikołaj Górniaczek. O nim trzeba wspomnieć. To jest nasz mentor. A jak się motywujecie do walki? Jak się motywujemy do walki? Najpierw mamy wizytę u fizjoterapeuty Bartosza Kubika i to nam pomaga. To więcej nam nie trzeba, my jesteśmy zmotywowani każdego dnia do gry. Panie profesorze, dzisiaj nasi chłopcy biorą udział w rozgrywkach finału strefy A. Jeśli wygrają, jeśli przejdą dalej, to co dalej? Znaczy oni już w tej chwili przeszli z tego względu, że to są najlepsze trzy zespoły z naszej strefy zachód. Jeszcze czwarta dojdzie. Teraz jest kwestia ustawienia się do zawodów miejskich. Miejsce pierwsze daje korzystniejsze rozstawienie później w grach miejskich. No i relatywnie później dalej. Miejsce drugie no, trochę gorsze, trzecie jeszcze gorsze. No i najgorsze czwarte, ale o czwarte miejsce mecze są rozgrywane w siódmym liceum, bo tam są trzy drużyny również, ale tylko jedna awansuje do zawodów miejskich. I jak pan ocenia szanse naszych zawodników? Szanse? No cóż, ja widzę na tle naszym jest 15 te liceum, to jest liceum sportowe prowadzone przez Śląsk, przez pana trenera Jankowskiego. Oni trenują regularnie, jeden raz albo dwa razy dziennie, to w zależności od mikrocyklu, który mają, więc oni są faworytem. My będziemy starali się grać o drugie miejsce, chociaż w sporcie zawsze należy pewien margines na niespodzianki zostawić i zorientujemy się po w tym drugim meczu, na początku drugiego meczu, jaką stanowimy siłę przeciwko tym wyczynowo, że tak powiem, grającym chłopcom. A jak długo trwały przygotowania do zawodów? No myśmy grali najpierw eliminację w siódmym liceum. Graliśmy w siódmym liceum z technikum ze Skierzyńskiej. Oba te mecze wygraliśmy i to nam pozwoliło awansować do tego finału. No i jednocześnie to był awans do zawodów miejskich. Teraz kwestia jest, jak już wcześniej mówiłem, ustawienia się w zawodach miejskich w zależności od miejsca, które wywalczymy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Labolo TV, Ola Wiza. Dnia 30 września odbyły się mecze eliminacyjne strefy zachód w piłce nożnej chłopców. Do półfinału, który odbył się 8 października, awansowaliśmy z drugim miejscem w grupie. Ostatecznie zawody skończyliśmy na 5. miejscu.